Gościem w studio regionalnej TV jest Saida. Witam serdecznie Państwa. Zanim powiemy, co jest celem Twojej wizyty w naszym studio, powiemy coś na temat tańca orientalnego, którego w jakimś sensie jesteś prekursorem tutaj w Polsce. Tak, jestem jednym z pionierów tańca brzucha na terenie Polski. Polega to troszeczkę chyba na tym, że wiele osób, które dzisiaj uczy tańca brzucha, uczyło się u Ciebie, prawda? Praktycznie wszystkie instruktorki, właściwie w całej Polsce, od Gdańska, do Warszawy, Kraków, te, które już teraz mają swoje własne kluby, swoje własne szkoły, na początku były moimi uczennicami. To musiała być ciekawa przygoda. To była bardzo ciekawa przygoda, ponieważ w tym czasie, kiedy ja rozpoczynałam ten taniec, praktycznie nie był on w ogóle znany w Polsce. Były o nim bardzo różne opinie i osoby, które wtedy uczęszczały na taniec orientalny, czasami robiły to nawet po kryjomu, dopiero stopniowo nabierały odwagi do tego, żeby pokazywać się, żeby zapraszać swoje rodziny, żeby występować. Teraz sytuacja już jest zupełnie inna, ponieważ taniec ten został tak rozpropagowany, z czego bardzo się cieszę, i rozpowszechniony, że praktycznie jest już obecny wszędzie, w mediach, praktycznie wszędzie. Taniec brzucha, bo tak można to, że tak powiem, ująć, taniec orientalny, taniec brzucha, jest tańcem kobiet dla kobiet, tak? U nas jest cały czas tak odbierany, natomiast taniec orientalny, bo to jest jego tak naprawdę poprawna nazwa, jest szerszym pojęciem. Tutaj mamy zarówno taniec brzucha, o którym my myślimy, czyli tancerka w dwuczęściowym kostiumie, która występuje w typowym właśnie rak szarki pokazie. Natomiast tak naprawdę jest to dużo szersze pojęcie, które obejmuje również folklor, różne jego dziedziny i również taniec męski, ponieważ to właśnie mężczyźni są mistrzami, zwłaszcza choreografii w tańcu orientalnym. Ja osobiście uczyłam się właśnie cały czas, jeszcze też doszkalam się u jednego z największych choreografów tańca orientalnego na świecie, Momo Kadusa, który zresztą był gościem w Bielsku-Białej w zeszłym roku. Także mężczyźni wiele wnoszą, ponieważ potrafią zupełnie też inaczej spojrzeć na piękno kobiety. No właśnie, teraz przejdziemy delikatnie do imprezy, na którą chcemy zaprosić widzów regionalnej TV, która się odbędzie w Bielsku-Białej. Bielsku-Białej już za tydzień, 11 lutego, Saida Orient Party w klubie Gregorem, serdecznie Państwa zapraszam. Gościem specjalnym tej imprezy będzie właśnie wielki artysta folkloru egipskiego Ahmed Fekry, który zaszczyci nas swoją obecnością nie tylko podczas imprezy, ale również przez cały weekend poprowadzi w Bielsku-Białej warsztaty tańca na wszystkich poziomach zaawansowania. A podczas imprezy Ahmed Fekry również zatańczy, tak? Tak, Ahmed zatańczy dla bielskiej publiczności już po raz drugi, ponieważ gościliśmy go na festiwalu w zeszłym roku. Tym razem jednak zaprezentuje się w zupełnie innych odsłonach. Będą to odsłony folklorystyczne i jakaś niespodzianka, której jeszcze nie zdradził. Czyli tak, jeszcze raz podsumujmy. To jest sobota. Sobota, 11 lutego. Czyli za mniej więcej 2 tygodnie, półtorej od tej chwili. Tak. Startujemy o godzinie 19 w klubie Gregory, to jest dawny Queen. I serdecznie Państwa zapraszamy. Czy bilety możemy kupić przed samą imprezą? Bilety można już nabywać cały czas u nas w Akademii na ulicy Okrzei 2, jak również w klubie Gregory. I tutaj będziemy mieć również dla Państwa do rozlosowania 2 podwójne zaproszenia na imprezę. A jeżeli Panie będą chciały nauczyć się tańczyć brzuchem? Czy tańca brzucha? Jeżeli Panie będą chciały nauczyć się tańca brzucha, to znajdą kontakt do Saidy na stronie internetowej, tak? Tak, dokładnie, www.saida.pl. A w tajemnicy powiem, że na tym koncercie również wystąpi pewien adept sztuki grania na darbuce, czyli egipskim bębenku, tak? Tak. Jest to taki element bardzo atrakcyjny, ponieważ kontakt tancerki z muzyką na żywo jest najbardziej cenny. I wtedy właśnie te takie prawdziwe emocje, prawdziwa sztuka improwizacji może w pełni zaistnieć. A tym adeptem grania na darbuce będę ja. Zapraszam serdecznie.